LOT Solar Team to projekt jednego z największych i najprężniej działających studenckich kół naukowych w Polsce, koła miłośników motoryzacji Politechniki Łódzkiej. Głośno jest o nim w zasadzie odkąd tylko pierwsze promienie padły na panele słoneczne pojazdu. Studenci zdobyli wiele grantów oraz pieniędzy od sponsorów, które przemienili w poważne nagrody na prestiżowych konkursach. Poznajmy pojazd Eagle One. Eagle One jest to samochód elektryczny, zasilany bateryjnie ze wspomaganiem z paneli słonecznych. Przy idealnych warunkach te panele słoneczne są w stanie samodzielnie zasilić samochód. Natomiast wraz z panelami i wraz z naładowanymi do pełna bateriami samochód jest w stanie przejechać około 1500 km. Oczywiście możemy baterie zasilić z gniazdka. Mamy baterię o pojemności 15 kWh. Co ciekawe, możemy się poruszać wieczorem w nocy, ponieważ mamy światła. No i energia, która jest zmagazynowana w bateriach, pozwala nam na przejechanie 1200-1400 km bez energii słonecznej. Pojazd ma przypominać samochód miejski, czyli musi zapewniać pewien komfort, pewne miejsce zarówno dla kierowcy i pasażera, jak i na jakieś tam ewentualne bagaże. No i właśnie może przewozić więcej niż jedną osobę. Ma on dwa silniki elektryczne zamontowane w kołach. Są silniki bezszczotkowe o bardzo wysokiej wydajności. Waży około 400 kg na sucho. Do tego mamy bardzo niski współczynnik oporu powietrza i bardzo niskie współczynniki oporu toczenia, bo mamy specjalne opony, które są stworzone specjalnie dla samochodów solarnych. Prędkość maksymalna to jest 120 km na godzinę. W przypadku samochodów elektrycznych mówi się o tym, że są one tak ekologiczne jak energia, która ładuje baterie. Nie trzeba tankować, a można jeździć. To jest w ogóle zaskakujące, że możemy sobie postawić taki bolid, takie auto przed domem, naładować je, nie podłączając je do prądu, a potem wsiąść i pojechać na przykład do Niemiec. Plany na przyszłość, na najbliższą przyszłość, to przede wszystkim budowa nowego samochodu Eagle 2. Będzie to potężne zadanie, już faza projektowa to jest jedno, ale zmontowanie, złożenie tego samochodu będzie chyba największym wyzwaniem, szczególnie, że nie wiadomo, ile czasu nam na to zostanie. Tak wiadomo, musimy się wyrobić do zawodów. No przynajmniej 2 miesiące przed zawodami samochód powinien być zmontowany. Musimy rozpocząć testy, zacząć samochodem objeżdżać różne konferencje, zrobić prezentacje i tak dalej. We wrześniu 2016 roku zespół LOT Solar Team wyruszył w podróż do RPA, gdzie pojazdy solarne rywalizowały ze sobą w 5 kategoriach. Zespół zdobył aż 5 statuetek, w tym 3 za ustanowienie nowych rekordów. Powiem, że wszyscy nam zazdroszczą. Naprawdę, to jest bardzo miłe. Ze względu na to, że przynajmniej w ostatnich 2 latach zdobywaliśmy tak naprawdę same nagrody. Jako, żeśmy w ogóle pierwszą nagrodę zdobyliśmy w Australii i tą nagrodę tak naprawdę zdobyliśmy jako debiut, jedyny w swoim rodzaju, że jako drużyna, która debiutowała tak na tych zawodach, dojechała do mety, to dojechała na dość dobrej pozycji. Solar to nie tylko projekt, to styl życia. W działanie zaangażowane są dziesiątki studentów z różnych wydziałów, a nawet Uniwersytetu Łódzkiego czy Akademii Sztuk Pięknych. Garaż praktycznie się nie zamyka. Mam trochę mniej wolnego czasu, nawet sporo mniej wolnego czasu, natomiast zupełnie mi to nie przeszkadza, tak? Dla mnie to jest czysta przyjemność. Właściwie tutaj jestem codziennie, spędzam większość mojego czasu tutaj w garażu. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze są ludzie, którzy tutaj pracują. Projekt daje mi szansę na pewno na spełnienie swoich fantazji, tak? Gdyż wiadomo, jako tam inżynier hobbysta, nazwijmy to, mam swoje jakieś wizje, które niestety zazwyczaj są blokowane funduszami. Natomiast w tym projekcie, można powiedzieć, możemy się trochę rozpasać i możemy się trochę pobawić. Nie tylko zderzamy się z problemami tutaj stricte budowy tego pojazdu, ale z problemami typu administracyjnego, zarządzania projektami. Tematy w ogóle związane z przeprowadzeniem, bym powiedział, całego procesu, łącznie ze startem nawet w tych zawodach, konkursach, z wysłaniem tego pojazdu. To jest skala międzynarodowa. A dlaczego warto być naukowcem? Warto być naukowcem, ponieważ możemy wprowadzić jakieś zmiany, a ja bym chciał dosyć dużo zmienić jeszcze na tym świecie. Można coś zmienić i naprawdę przyczynić się do tego, żeby świat stał się lepszy, żebyśmy mniej zanieczyszczali nasze środowisko. Daje naprawdę duże możliwości generalnie rozwijania oraz współpracy z przemysłem w różnych projektach. Wierzę, że naukowcy są prawie że jedynymi osobami, które są w stanie zmienić świat na lepsze.